Witajcie, czytelnicy Kuriera Lubelskiego. Zaczynamy dzisiaj drugą edycję akcji Gotuj z Kurierem. Jesteśmy na rynku tutaj w Lublinie pod Trybunałem. Strasznie wieje, dlatego szybciutko prędzimy na zakupy po to, aby później gotować w restauracji Sielsko-Anielsko. Przepis zwycięski pani Kasi, czyli zupa z krem z pieczonej marchwi z małym twistem tradycyjnie. Także na zakupy, do restauracji i mamy dla was przepyszne danie. Startujemy! Jeden musi dla mnie zostać. To wszystko dzisiaj. No i już tylko? Dzisiaj tylko tyle. Okej, jesteśmy już po zakupach. Zaraz was wprowadzę dokładnie, co kupiliśmy, co będziemy potrzebowali do naszej zupy krem z pieczonej marchwi i pietruszki. Już chyba tradycją stało się w naszej akcji Gotuj z Kurierem, że każdy przepis delikatnie modyfikujemy, także dzisiaj wykorzystamy jeszcze wywar z wołowiny. A co najważniejsze, chyba w tym momencie pogotujemy w fajnym wnętrzu tutaj w restauracji Sielsko-Anielsko w Lublinie. Naszą zupę zaczynamy od warzyw. Tak jak wspomniałem, mam tutaj trzy marchewki, jedną pietruszkę. Warzywa są umyte, ale nie obierane. Zachowają więcej wartości odżywczych, jeśli je upieczemy, będą miały ciekawszy aromat, jeśli upieczemy je w całości, a dopiero później ściągniemy skórkę z tych warzyw. Także to koniecznie idzie do folii aluminiowej, którą tutaj już mam. Przygotowane warzywa bez żadnych przypraw, bez żadnej soli, tłuszczu. Do pieca wkładamy na 180 stopni na 50 minut. Najważniejsze, żeby warzywa zmiękły. To jest nasz cel. W oczekiwaniu na nasze warzywa, aż dojdą w piecu, będą miękkie, musimy przygotować wywar. Wywar z wołowiny. Tutaj mamy produkt firmy Eumet z Łukowa. Mamy tutaj szponder i łopatkę. Możecie dorzucić jeszcze jakieś kości wołowe, będzie bardziej esencjonalny ten wywar, ale będzie to na mięsie. Do tego chcemy, żeby to było mocno korzenne, więc wykorzystamy seler i jeszcze cebulę. To wszystko będziemy gotowali z naszymi przyprawami, z liściem laurowym, zielem angielskim, solą i pieprzem. Możecie przyspieszyć proces gotowania, tak jak ja to zrobię tutaj. Wykorzystam do tego szybkowar. Możecie też, nie mając szybkowaru, po prostu wstawić to na mały ogień i niech to sobie, jak to się mówi, pyrka przez 2-3 godziny, aż mięso i warzywa oddadzą cały aromat do wywaru. Także zaczynamy od selera i mięsa do szybkowaru. Okay, w naszym garnku już jest liść laurowy, ziele angielskie, trochę soli, tak jak wspomniałem, trochę pieprzu. Tych przypraw nie żałujcie. Chcę, żeby to naprawdę miało taki głęboki smak. Nie używam żadnych ulepszaczy, pamiętajcie. Tylko wszystko to, co naturalne. No i mięso, o którym już wspomniałem. Czyli szponder i łopatka wołowa. Zobaczcie. Ten tłuszcz nada nam niesamowity smak. Tego nie musimy kroić w żaden sposób. Tutaj w tym garku w ogóle to mam około 1,5 litra wody, także myślę, że tyle nam wystarczy. To już wszystko jest
to, co potrzebujemy. Czy teraz przykrywka, szybkowar i czekamy jakieś 20-30 minut przed szybkowarem, a w tym czasie już powinny nam dojść nasze warzywa w piecu. Dobrze, żeby nabyć ciekawy charakter naszej potrawie, użyjemy imbiru dla podkreślenia smaku i takiej ostrości, ale co ważniejsze, mam tutaj ogórki kiszone, kraśnickie i użyjemy ich specjalnie, dlatego że one tym kwasem mają przełamać tą słodycz z marchewki i z pieczonej pietruszki. Ale co ważniejsze, te ogórki są wpisane na listę produktów tradycyjnych i tradycyjnie już w akcji Gotuj z Kurierem ja zachęcam do odwiedzenia strony lubelskie.pl, gdzie znajdziecie całą masę produktów tradycyjnych i którymi się należy chwalić. Także lubelskie.pl, zapraszam. Po prostu imbir nie musi się tylko kojarzyć, nie wiem, z grzańcem, z okresem takim zimowym, ale na przykład do zupy właśnie świetnie pasuje i nie musimy tego miksować, tylko te takie surowe kawałeczki położone na sam koniec, na zupę, dadzą świetny rezultat. Myślę, że do tej zupy zamiast imbiru też fajnie pasowałoby kolendra, ale my w sumie tutaj używamy lubczyku, ale sama kolendra też ma charakterystyczny smak i jak ktoś lubi akcenty jakieś azjatyckie, śmiało może wykorzystać i kolendrę, i świeże chili. Także eksperymentujcie i próbujcie coś zawsze zmiksować z tym, co my pokazujemy Wam przed kamerą. Naszą zupę podamy również z grzankami, o tej bułkę pszenną, że jej porwiemy, podsmażymy delikatnie na maśle. Kształt dowolny, trzeba po prostu porwać, może to pokroić. Myślę, że nie ma tu większego znaczenia. Chodzi o to, żeby miał fajny kształt na sam koniec. Myślę, że resztę bułki oddam tutaj kolegom i koleżankom z redakcji. Proszę. Także to za chwilkę ściągniemy. Patelnia, odrobinę masła i takie grzaneczki, żeby było zaraz usmażone. Oczywiście na odmiar tego tłuszczu możemy sobie odsączyć na ręcznik papierowy. Tak też zrobimy, ale fajnie jak nam ten tłuszcz nam przejdzie w tą bułkę i uzyskamy chrupiące grzaneczki. Nasze mięso już jest gotowe, jeszcze paruje, ale chcę Wam pokazać fajną rzecz, właśnie szybkowar. To mięso się oddziela z kruchem i to mięso nie dość, że nam oddało aromat tutaj do tego wywaru, to jeszcze wykorzystamy do naszej zupy, żeby była bardziej treściwa. No i przede wszystkim smaczna, bo to mięsko i ten tłuszczyk z tej wołowiny jest niesamowity, że mięso poczeka na swoją kolej. W międzyczasie musimy sobie przecedzić nasz wywar, do którego później dodamy pieczoną marchewkę i pietruszkę i będziemy to miksować. Wybierając warzywa, warto poczekać te kilka minut, aż ostygną, bo są piekielnie gorące. Ale do odważnych świat należy, prawda? Najważniejsze, że są miękkie, upieczone. Będzie nam łatwiej je miksować. Ok, marchewka przetarta. Ma o wiele ciekawszą konsystencję. Przelewam z powrotem do rondelka. I dodaję sporą ilość masła. Myślę, że za jakieś dwie łyżki na tyle starczy. Chodzi teraz tylko o to, żeby masło się roztopiło i nam zrobiło taką fajną, błyszczącą powłokę na powierzchni zupy. I jak to mówią, pogotowane. Tutaj jest przepyszna zupa z przepisu pani Kasi. Za ten przepis dziękujemy. Zapraszamy już od razu do przesyłania przepisów w kategorii dania świąteczne. A ja dziękuję oczywiście właścicielom restauracji Sielsko-Niemiecko za ugoszczenie nas oraz naszym partnerom Leclerc, firmie Stella Pack,
i Eumit z Łukowa oraz oczywiście Urząd Marszałkowski, który wspiera naszą akcję. Także uciekamy na rozgrzewającą zupę. Czekamy na wasze przepisy. Cześć!